Wystawa nosi tytuł Tadeusz Pawlikowski i jego teatr. Głównym bohaterem jest sam Pawlikowski. Oczywiście epoka, w której przyszło mu żyć, tworzyć, ludzie, z którymi pracował, aktorzy, którzy grali w jego przedstawieniach. Jedna sala przedstawia Tadeusza Pawlikowskiego jako dyrektora teatru, a był dyrektorem teatru i krakowskiego, i lwowskiego, krakowskiego dwukrotnie. Kolejna sala pokazuje repertuar, który wystawiał, afisze, aktorzy w rolach, scena teatralna, egzemplarze teatralne. I to jest jakby ten jego dorobek teatralny, jako reżysera. Tadeuszowi Pawlikowskiemu przyszło żyć w okresie Młodej Polski. Był związany z boemą artystyczną młodopolską. Bardzo często bywał w kawiarniach, czy to Turlińskiego, później zaś w Zielonym Baloniku, gdzie spotykał się ze swoimi aktorami, dramaturgami, pisarzami, literatami krakowskimi. I kolejna sala poświęcona jest właśnie tej kawiarnianej atmosferze młodopolskiej, w której Pawlikowski był ważną postacią. Zaś ostatni, bardzo mały fragment wystawy, ale szczególnie uroczy, to buduar, czy też gabinet samotnika, miejsce, w którym pracował, gdzie spotykał się ze swoimi dramaturgami, których wystawiał i gdzie także pomieściliśmy jego prywatną korespondencję, czyli kawał jego prywatnego życia. Mamy tutaj wspaniałe dzieła sztuki, ale także dokumentację życia teatralnego, którą tworzyli Stanisław Wyspiański na przykład, którą poświęciliśmy spory odcinek ekspozycji. Są rekonstrukcje makiet do Warszawianki, epilogu. Jednym słowem, uczta dla miłośników Wyspiańskiego przy okazji Pawlikowskiego. Wystawa będzie czynna do 20 marca przyszłego roku, czyli mamy przy sobą prawie pół roku ucztowania z Pawlikowskim i jego czasami.